Siemanko, jestem Lucek, to jest Forza Horizon 3. Zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry z multiplayera. Będziemy jechać dwa wyścigi, bo jeszcze dwa wyścigi zostały w tych mistrzostwach. Pokażę wam mojego motherfuckera, czyli Mercedesa G65. Dołączyłem do tych zawodów, do tych mistrzostw praktycznie w połowie na drugie mistrzostwa, więc raczej w klasyfikacji generalnej pierwszy nie będę. Ale kurczę, jest to klasa A i idzie mi całkiem fajnie w tym Mercedesie. Ja go sobie zrobiłem na offroad. Teraz mamy tutaj wyścigi przełajowe i wow, ja jestem w ogóle zszokowany, nie? Znaczy tak, miałem jedną nieprzyjemną przygodę. Jechałem na samym czele stawki, jako pierwszy, daleko poza w ogóle wszystkimi. Wszyscy jechali z tyłu i nagle tak wylądowałem. W pewnym momencie zaszurałem przodem, także straciłem wszystkie zdobyte punkty umiejętności, przez co bardzo mało punktów wyścigu zdobyłem. A widzę, że tutaj gracze dużo punktów zdobywają właśnie poprzez umiejętności, czyli driftowanie, skakanie i tak dalej, i tak dalej. Także nie wiem jak to będzie. W ogóle zobaczcie, jak ten motherfucker świetnie wygląda z przodu. Fajne ma opcje tuningowe i naprawdę się spisuje na multiku. Tak sobie go zrobiłem, chociaż no wiadomo, może nie jest najlepszy, ale daje radę. I zdecydowaną zaletą takich ciężkich SUV-ów, bo on jest taki ciężki w prowadzeniu, jest to, że jak jakieś gówno próbuje cię zramować, to na bok go spychasz i nie ma gościa. Dosłownie, nic nie jest w stanie zepchać tego Mercedesa. Tak samo jak jakiegoś, jaki tu jeszcze jest taki ciężki samochód, jakiś Hummer chyba, H1 Alfa też jest, będzie trzeba go sprawdzić, i jakiś taki offroadowiec też. Ogólnie takie SUV-y, no może SUV-y nie, SUV-y takie jak Lamborghini, ten taki, jak mu tam się on nazywał, jakiś ten Lamborghini, ten SUV, no to on nie wydaje mi się, żeby on był taki ciężki. Ale niektóre samochody naprawdę świetnie tutaj ramują. Jeśli ktoś wam tam podskakuje z ramowaniem, próbuje wam coś tam źle zrobić, bierzecie takiego grubasa jak ja mam i nic wam nie zrobi. Więc tak, mam tutaj do czynienia nawet z Cooperem. Ten Mini Cooper Horizon Edition jest całkiem niezły. Ostatnio z nim walczyłem właśnie jeżdżąc też tym Mercedesem na offroadzie i było bardzo, bardzo ciężko go rozwalić. No i co? Zobaczymy, jak mi teraz idzie. Jest tu... Tutaj tak, trzeba bardzo szybko dwójkę wbijać, bo jedynka jest krótka. Prawdopodobnie w tej wersji, która jest tutaj w Forza Horizon, jest skrzynia automatyczna, bo mamy aż 7 biegów. Ojej, muszę się przycisnąć przez ten gąszcz przeciwników. Jest to naprawdę świetny wóz na offroad, mimo że no, prześwit nie jest jednak taki typowo offroadowy, nie podoba mi się to, przez to właśnie miałem problemy w poprzednim wyścigu, bo mi tak zarył przodem i straciłem przez to wszystkie punkty, z czego nie byłem zadowolony, ale duży moment obrotowy też daje mi taki plus, że mogę sobie ten bieg znacznie wcześniej wbić i nie przejmować się, że będę miał jakieś dużo gorsze przyspieszenie. No i można fajnie też robić ślizg. Widzicie, że te zakręty pokonuje się na offroadzie bardzo fajnie. Ja mam tutaj opony offroadowe zainstalowane, zawieszenie offroadowe i naprawdę, naprawdę to lata. Chociaż, no mówię, jest to... wow! Jest to buda raczej szosowa. I... taka szosówka... no, jest nisko zawieszony. To mi trochę z nim nie pasuje. I może nawet teraz się zdarzyć taka sytuacja, że zaryję gdzieś przodem, jak będę spadał z jakiejś chopki i stracę wszystkie punkty. Tak się już zdarzyło, tak się może zdarzyć. Ten prześwit jest tu... Cholera, wszystkie punkty straciłem. Nie zauważyłem tego w ogóle! Cholera, no. Jak mogę tego nie zauważyć? Tyle punktów już miałem. Już bym na pewno dostał za to gdzieś z 2000 expa. A tu dupa. No nic, trudno. Chociaż postarajmy się wygrać te zawody na pierwszej pozycji. Ja tak ostatnio sobie jeżdżę, bo dużo osób właśnie driftuje, robi to takie różne stunty, żeby zdobywać punkty umiejętności, żeby jak najwięcej punktów mieć w tych wyścigach. Ale jak ja jeżdżę wyścigi, to staram się właśnie jeździć tak, żeby je po prostu wygrywać. I to mi dostarcza dużo frajdy, a jeśli przy okazji zdobędę dużo punktów, no to jest to dodatkowy bonus. Zobaczcie, to też mnie denerwuje, że niektóre takie obiekty, które możemy zniszczyć, wow, też zabierają na... mało brakowało.
też zabierają, kasują nam wszystkie punkty, no nie? To jest takie nieprzyjemne. O, ziomek z tyłu pominął punkt, trochę go tam wyrolowałem, bo tak też prawie bym pominął. Ale zobaczcie, to jest samochód w tej samej klasie, co reszta przeciwników i ja ich zostawiam z tyłu, ja nie wiem jak ja to robię. Może wszyscy wybrali akurat w tych mistrzostwach jakieś samochody szosowe czy coś, czyli w ogóle niedostosowane na off-road, ale to co się dzieje tutaj to jest mistrzostwo. Zresztą, znaczy niekiedy zdarzają się takie przykre sytuacje, że samochód mocno gdzieś tam wyrzuci na zakręcie i wtedy ciężko jest go opanować. Oczywiście też była taka sytuacja, że jakoś nie widziałem tego tam mostu i uderzyłem w filar i straciłem wszystkie punkty, miałem ich dużo. Także to była trochę lipa. Pod tym względem słabo przejechałem wyścig, ale myślę, że dostanę dużo punktów z drużyny, dostanę trochę pod ten koniec dużo też punktów sobie nabiję. Gdybym miał jeszcze tamto poprzednie combo, to by było coś, gdybym miał chyba ze 100 tysięcy razy 6, tak żebym miał gdzieś 600 tysięcy. To by było niezłe, no ale niestety nie pykło. Co do wygrania mistrzostw, to raczej nie mam szans. Tutaj mówię, ziomy są, które driftują i na tych driftach umiejętności zdobędą tyle, że raczej bardzo ciężko, ale postaram się wygrywać wyścigi jeden po drugim. A naprawdę niektórzy mają tu offroadowe samochody, też klasa A, 800 punktów. A jednak to ja wygrywam. Zobaczcie tego mojego Mercedesa, ale pięknie wygląda. Poziom trudności, ułatwienia, pyk. To są kredyty. No i uwaga, czy czysta jazda, ile dostanę za czystą? No 4200, raz dostałem trochę więcej, także no nie jestem zadowolony. Za umiejętności mogłem też więcej szarpnąć. Zobaczcie ile dostałem punktów za klub. Warto mieć swój klub, bo za klub też się dostaje dodatkowe punkty. Tam chyba raz się dostaje tam 700, raz się dostaje tak jak teraz bardzo dużo dostałem 1000, nie wiem od czego to zależy. Jestem na piątej pozycji w klasyfikacji generalnej. Jakiś ziomek jechał tym Warthogiem, tak? Z Hello z tej gry. No i zdobył sobie dużo punktów i dlatego jest pierwszy. Tutaj widzimy jakiś samochód policyjny, fajne malowanie. Nie wiem co to za auto, to jakieś Maserati, ciężko rozpoznać. Jedziemy, cel jest niedaleko, też będą pewnie wyścigi przełajowe. Ktoś tu zrobił fajną rajdówkę, chyba z Honda Civic. I cyk, tutaj mało punktów będzie na dojazd, pewnie ktoś tam z tyłu driftuje, żeby jak najwięcej tych punktów umiejętności zdobyć, ale no mówię, już tutaj raczej na wygraną to nie ma szans, ale będę i tak walczył dzielnie, żeby jak najwięcej tych punktów nabić. Bardzo fajnie wygląda ten Mercedes z przodu, podoba mi się. Zresztą wpiszcie sobie w YouTube'a, jak oczywiście skończycie oglądać ten filmik, wpiszcie sobie w YouTube'a jak w Monaco jeździł jeden taki Mercedes G65 i posłuchajcie jak on brzmi, no po prostu był taki czarny, ostatnio sobie słuchałem, taki czarny Mercedes AMG G65. Świetnie, świetnie brzmi. Ostatni wyścig, zobaczymy jak mi pójdzie, oczywiście też przełajowy. Dzisiaj taki króciutki odcinek z multiplayera, taki bardziej prezentujący tego Mercedesa, żebyście też złapali zajawkę na Mercedesy. Zresztą ja praktycznie na każdym odcinku mówię coś miłego na temat tej marki i ogólnie AMG. Tak więc no, jest to coś, co mi się bardzo podoba, dlatego też chcę was trochę tym zarazić. Ale wiadomo, że są wśród was osoby, które bardziej lubię na przykład markę BMW i to jest w porządku. Ja startuję z pierwszej pozycji i zobaczymy, czy uda mi się ich wszystkich zgubić na starcie. Ja muszę tu bardzo szybko wbijać dwójkę. Bardzo szybko, już wbiłem trójkę nawet. O, BMW widać już mnie tu rozwala. BMW mnie wyprzedziło, czyli ma lepsze przyspieszenie. No zobaczymy, jak będzie dalej. To może ma opony, wiecie jakie, na szosę, no nie? Może nie ma offroadowych, a wtedy ja będę miał znaczną przewagę. Ostro, wow! Czwóreczko. I skasował mi wszystkie punkty. Mercedes. Też AMG. Lecimy tu. O, tutaj źle zrobiłem, że piątkę wróciłem, ale już szybko zredukowałem. W ogóle to tak, powyłączałem sobie te wszystkie komunikaty o tym, którą ja mam pozycję,
o tych wszystkich innych pierdołach, które mnie tak naprawdę rozpraszały i skupiam się w 100% na jeździe i powiem wam, wychodzi to super. Naprawdę więcej widać tej drogi. Te tabelki z listą graczy też, też zasłaniały troszeczkę i to był problem. Dlatego to po prostu wyłączyłem. Wiem, że nie widzicie teraz, który dokładnie jestem i to może być problematyczne, ale jak coś to będę wam mówił. Teraz jestem pierwszy. Zobaczcie, jak ten Mercedes chujszownie wygląda. Wow! Ja coś mam na punkcie tych Mercedesów, naprawdę. Nie zwracajcie uwagi. Okej, prosto. Te wyścigi są bardzo fajne, tylko nieraz można się wkurzyć, jak właśnie ma się dużo punktów. Nie wiadomo skąd nagle pojawi się jakaś dziwna przeszkoda, albo uderzy się nawet o płotek i się te wszystkie punkty skasują. To jest wtedy niemiłe. I z drugiej strony też tu dużo punktów można zdobyć, tych umiejętności, bo tu cały czas się driftuje, cały czas się coś rozwala, a za te driftowanie, rozwalanie i inne pierdoły dostaje się cały czas jakieś dodatki, jakieś punkty, tutaj 100, tutaj 1000, 600, tak? I to jest dużo. O, tutaj musimy zawrócić. Tylko naręczny. Nawet zjedynkowałem to. No tu trzeba z tymi biegami szybko, niestety. Tak to jest, jak się właśnie gra na manualu i dostanie się samochód, który fabrycznie ma tylko montowaną automatyczną skrzynię biegów. Okej. Okay. Na razie udaje się fajny mnożnik utrzymać, ale pewnie ci, co jadą za mną, też nie pozostają dłużni i pewnie też utrzymują ładny mnożnik, dlatego że ta trasa wygląda na to, że na to pozwala. O, i tu mamy już finisz. Będę finiszował, uwaga. Ostatni wyścig. 6 razy 40, coś tam. Także sporo powinno punktów wpaść za to. Nie wiem dokładnie ile, zaraz zobaczymy. Pięknie, udało się wygrać, ja nie wiem, ten Mercedes, albo ja mam słabych przeciwników, ale zobaczcie, mają tutaj nawet po 436 poziom, klasa A, udało mi się jakoś fajnie tego Mercedesa zrobić, wydaje mi się, że on jest bardzo stabilny, ale też, no jednak ten prześwit jest troszeczkę za niski, mimo że już jest i tak samochód podwyższony na maksa. Trochę mi to nie pasuje, bo już kilka razy zaryłem i też czasami ta buda potrafi się wywalić bardzo łatwo, albo potrafię wypaść z zakrętu, ale z drugiej strony ma to swoje plusy, bo mogę dużo tutaj mocy zainstalować w nim, no i ma odpierdzić kochę. Dobrze, tutaj kredycy, 11 tysioków i uwaga, no powinienem dużo teraz dostać, bardzo ładnie jechałem, no, czysta jazda tylko 3300, może dlatego, że ten wyścig był dość krótki, 4500 za umiejętności. Raczej pierwszy nie będę, ale uważam, że i tak ten wyścig poszedł mi bardzo fajnie. Cyk. 25 tysięcy, myślałem, że jakiś samochód. Ostatnio wygrałem jakieś fajne auto w Wolspinie. No i czwarta pozycja, wbiłem na drugie mistrzostwa. Ten ziomek z samochodem z Hilo ma 78 tysięcy punktów, więc dużo, dużo więcej. 24 tysiące kredytów za pierwsze miejsce. Bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcinku. Trzymajcie się, na razie, pa pa.